Since I saw you last, there's been many a sunset, and every day we're apart seems like a week. Oh, since I saw you last, there's been many a sunset. No cześć. Witajcie w Gdańsku. Powiem wam, mam takie przeczucie, że to będzie dobry dzień. Przed hangoutem trzeba złapać trochę energii, także kofeina do moich żył. No znów nie jest to Costa Coffee, ale damy radę i z tym Starbucksem. Dobra kochani, jesteśmy w Gdańsku. Jak widzicie, z tyłu jest PG Arena, przede mną tam stoi cała ekipa. Jeszcze wszystkich nie widzę, ale chcę już powiedzieć wam, że po prostu te emocje, które są w środku, serducho bije szybciej. Nie mogę się doczekać tego, co za chwilę się wydarzy. A standardowo zobaczycie to dopiero we vlogu. Ej, serio? Ej, serio? Jejku! Wszyscy... Team Natural hangout! Pierwszy w 2016 roku! To się nie kończy! Kiedy jeszcze rok temu opowiadałem ludziom o moim marzeniu, gdy mówiłem im o stworzeniu Team Natura, zbudowaniu właśnie tej drużyny, którą widzieliście przed chwilą, śmiali się ze mnie, śmiali się za plecami, poniżali, obrażali. Mówili nawet o chorobie psychicznej, poszukiwaniu wyimaginowanych przyjaciół i... Pozwólcie, że zapytam, gdzie oni są teraz? Część z nich już uśmiecha się, przybija piątki i mówi: Mario, dobra robota. A pozostała część? Dopiero to zrobi, bo tak właśnie działa miłość, szacunek i wiara. Wiara w wartości, które pochodzą z jedynego prawdziwego źródła. Szacunek, którym darzę każde zwrócone oczy w moją stronę. I miłość, prawdziwa braterska miłość, której dostaję od was znacznie więcej, niż bym zasłużył. Team Natural odmienił moje życie. Dzięki wam wiem, że jestem lepszym człowiekiem. Czuję na sobie odpowiedzialność za dane wam słowa i obiecuję każdego z nich dotrzymać. Bo jesteśmy warci dokładnie tyle, ile warte są wypowiedziane przez nas słowa, a także ludzie, którzy na te słowa otwierają swoje serca. Obiecuję nigdy się nie poddać. Bóg z wami, drużyno. Jeśli chcecie, proszę dołączcie do Team Natural. Kliknijcie ten guzik. Wierzę, z całego serca wierzę, że nie będziecie tego żałować, bo ten rok będzie rokiem Team Natural. Zawsze po materiałach z naszego hangoutu zastanawiacie się, o czym mogliśmy rozmawiać, i pomyślałem, że zostawię wam takie dwa surowe fragmenty. I dotarło do mnie to: Mariusz, to marzenie się nie spełni. Ty nie będziesz grał w piłkę. Na pewno nie na takim etapie, na jakim chciałeś. Powiem wam, że to było takie bardzo przykre uczucie. Wyobrażacie sobie to? Takie docieranie, że to, o czym marzysz od dzieciaka, jest nieprawdziwe. To umarło. Powiem wam, że to było na maksa beznadziejne uczucie. Nigdy nie chciałbym czegoś takiego przeżyć ponownie, ale myślałem, że to jest najgorsze uczucie na świecie. Że umiera teraz marzenie, młody człowiek umiera marzenie. To jest bardzo bolące. Wiem, że każdy z was ma swoje marzenie. Od was zależy, czy je zabijecie, czy nie. Czy pracujecie na nie, czy nie. Ale nie o tym, bo chcę powiedzieć wam, że odkryłem w życiu jeszcze jeden gorszy smak, już nie spełniony marzenie. Wiecie jaki? Blisko. Posłuchajcie mnie. Spełnienie w życiu każdego z nas jest bardzo ważne. Żebyśmy mogli być dobrymi ludźmi. Żebyśmy mogli być szczęśliwymi ludźmi. Żebyśmy mogli dostrzegać w swoim życiu innych ludzi. Tak jest od tego czasu. No, pomimo tego, że zrobiłem sobie dużą krzywdę w życiu, to w tej krzywdzie znajduję też swoje największe szczęście. Tylko że to jest dopiero na końcu tej krzywdy. Więc każdy z was w swoim życiu musi gdzieś się zranić. Musi zaznać czegoś, co go zaboli, czegoś, co go doświadczy, czegoś, co złamie mu serce, czegoś, co go złamie w ogóle. I to nie jest nic złego. Wiedzcie, że jeśli odnajdziecie w tym, co was zabiło, w tym, co was zniszczyło, jesteście zwycięzcami. Od tego momentu moje życie jest inne. Zupełnie inne.